Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Robimy Własne Przetwory. Dzisiaj zrobimy sobie sos paprykowy z czerwonej papryki. Papryki mam tutaj, jak widzicie, 5 sztuk. Papryki są naprawdę dość sporawe, także myślę, że mam tutaj około 1,5 kg tej papryki. Nie ważyłem, także dokładnie nie wiem. Mam tutaj też 3 cebulki i trochę czosnku. I to jest wszystko, co będziemy potrzebować, jeżeli chodzi o warzywa. Ale na początku chciałbym Wam pokazać, co jeszcze będzie potrzebne. Bulion. Bulionu około szklanka, 250 ml. Ja mam bulion z dnia wcześniejszego, więc ja już nie muszę go przygotowywać. Jeżeli Wy nie macie bulionu, no to musicie sobie taki bulionik przygotować. 250 ml bulionu, mniej więcej właśnie około na 1,5 kg papryki. Tyle powinno w zupełności wystarczyć. Cebulkę mam przygotowaną, czosnek mam przygotowany. Paprykę muszę sobie tylko umyć i oczywiście pozbywamy się nasion i tej białej błonki, która jest w środku. No i oczywiście sos będziemy przyprawiać, ale to już pokażę w dalszej części filmu. Zapraszam. Jak widzicie, papryka piękna, czerwoniutka, umyta, ale jeszcze nie zaczynam jej obierać. Najpierw co tutaj zrobię? Wezmę sobie garnek, rzucę sobie tutaj 100 g masła. Masło zaczynam sobie rozpuszczać, a teraz w tym czasie szybko przygotujemy sobie cebulę. Cebulę musimy pokroić i to dość drobno. Kilka razy wzdłuż i teraz, proszę zobaczyć, cieniutko, bardzo cieniutko kroimy sobie cebulę i zaraz jak tylko masełko się rozpuści i cebulka będzie pokrojona, wrzucamy sobie cebulkę do rondelka i zaczynamy sobie ją podsmażać i musimy ją sobie zeszkić, a my w tym czasie przygotujemy sobie szybko paprykę. Masło ładnie się rozpuściło, wrzucam cebulę, jak widzieliście, miałem takie 3 nie za duże cebulki. Teraz cebulki będziemy sobie tutaj co jakiś czas mieszać, musimy sobie je tutaj dobrze zeszlić, a my szybko teraz obieramy paprykę i zaraz zaczniemy sobie ją kroić. Papryka przygotowana, no to teraz musimy pokroić sobie paprykę, bo zaraz też ją będziemy dodawać do cebuli, gdzie już ją mamy razem z masłem. Jak będziemy kroić paprykę? No najlepiej pokroić sobie w takie cienkie paseczki. Proszę zobaczyć. Tu mam takie paseczki cienkie i teraz te paseczki w kosteczkę. Im mniejsza kosteczka, tym szybciej nam to pójdzie później z gotowaniem. I tak to będziemy pod koniec wszystko sobie blendować. Ale jakbyśmy włożyli duże kawałki, zajęłoby nam trochę to więcej czasu. Proszę bardzo. W taką kosteczkę kroimy sobie paprykę. Jak widzicie, cebulka właśnie zaczęła mi tu ładnie się szklić. Dostaje piękny kolor i w tym samym czasie przygotowałem sobie paprykę. Wsypuję wszystko tutaj, to sobie pokroiłem. No i teraz oczywiście musimy pamiętać, żebyśmy też to co jakiś czas sobie przemieszali. A my teraz podskoczymy szybko i przygotujemy sobie czosnek. Czosnek. Jak widzicie, ja mam 4 ząbki czosnku. Czosnku możecie dać więcej, możecie dać mniej. To już w zależności od Was. Ja go sobie tutaj trochę zmiażdżyłem i delikatnie go pokroję. I jak będę miał wszystkie 4 ząbki zmiażdżone i pokrojone, jeszcze je sobie delikatnie przesiekam, tak żeby w miarę był mocno drobny. Proszę bardzo, w takiej postaci czosnek jest idealny i dodaję go bezpośrednio do papryki. Jak widzicie, czosnek mam już dodany i teraz wlewam tutaj 250 ml bulionu. I teraz będziemy sobie to wszystko tutaj gotować, ale to już tutaj naprawdę rewelacyjny zapach się unosi, jak tylko teraz się zagotuje, bo bulion dałem zimny, zmniejszę sobie gaz i będę to sobie gotował na małym ogniu. Ta papryka musi nam zmięknąć, cebulka tak samo i wtedy zblendujemy sobie to i zaczniemy sobie to doprawiać. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, papryka ładnie już sobie tutaj zmiękła. Gotuję to w sumie po dodaniu już czosnku około 10-15 minut i teraz jest dobry moment, abyśmy sobie to zmiksowali. I proszę bardzo, tak to wygląda po zmiksowaniu. Jednolita konsystencja, on jeszcze nie jest mocno gęsty i teraz ja będę go sobie gotował około pół godziny. Możecie gotować go 15 minut, 10 minut, no wszystko w zależności od tego, jak bardzo chcecie mieć go gęsty. Oczywiście garka nie będę przykrywał, a sos doprawimy już pod koniec gotowania. Więc dosłownie sekundka i do Was wracam i pokażę Wam, jaka jest konsystencja tego sosu po pół godziny odparowywania. 25 minut, tyle gotuję tutaj swój sos i proszę zobaczyć, jaka jest konsystencja. Ładny, gęstawy, o takie coś właśnie mi chodzi. Teraz jest idealny moment, abyśmy sobie to doprawili. W pierwszej kolejności to, co musimy dać.
obowiązkowo pół łyżeczki pieprzu. Oczywiście pieprzu możemy dać troszeczkę mniej albo troszeczkę więcej. Soli. Soli tutaj dam dwie płaskie łyżeczki. Oczywiście sól dajemy do smaku, więc sól też możemy dać trzecią łyżeczkę, a możemy dać tylko jedną łyżeczkę. No i obowiązkowo, co tutaj do tego sosu z papryki, dam 3 łyżeczki suszonej bazylii. Łyżeczki płaskie, nie muszą być czubate. I teraz na sam koniec, jak już mówiłem wcześniej, 1,5 kg papryki mieliśmy, 250 ml bulionu. Tutaj mam ocet jabłkowy, najważniejszy tutaj składnik tego octu jabłkowego, 2 łyżki. Proszę bardzo. I teraz na koniec, optymalnie możecie dać, ale nie musicie, ale ja dam czubata łyżeczka słodkiej papryki w proszku. Teraz to wszystko dobrze przemieszamy. Uważamy, bo to naprawdę tutaj chlapie można się łatwo poparzyć. I teraz po wymieszaniu z tymi przyprawami pogotuję to jeszcze dosłownie 3-4 minutki. W tym czasie teraz możemy przygotować sobie słoiczki, w które będziemy to wlewać. I oczywiście możemy sobie to posmakować. I możemy ewentualnie jeszcze dodać albo soli, albo pieprzu. To już wszystko w zależności od Waszego gustu. Ja lecę szybko teraz przygotować sobie słoiki i za chwilę będziemy sobie je napełniać. Ale pyszny sosik paprykowy. Proszę bardzo, proszę zobaczyć. Piękny, piękny, gęstawy sos. Co teraz robimy? No napełniamy go sobie w słoiki. No jakie słoiki, to już wszystko zależy od Was. Ja sobie napełniam w takie 150, bo w takie zupełności wystarczy. I każdy słoiczek, jak tylko mamy napełniony, zaraz sobie go zakręcamy i zaraz Wam powiem, co z takimi słoiczkami robimy. No i proszę bardzo, słoiczki napełnione. I teraz co robimy z tymi słoiczkami? Nic nie robimy. Odstawiamy je tak jak teraz na 99%. One Wam zaciągną, nie musimy ich pasteryzować. Jeżeli jakimś przypadkiem któryś słoiczek Wam nie zaciągnie, możecie sobie wstawić do ciepłej wody do 10 minut maksymalnie. Takie słoiczki pasteryzujemy, ale myślę, że wszystkie Wam zaciągną, bo u mnie zawsze te słoiczki wszystkie zaciągają, pod warunkiem oczywiście, że nalewamy tutaj je gorącym tym sosem. No w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Mam nadzieję, że zrobicie taki sos, a później mi napiszecie, jak Wam smakował, bo ja jestem przekonany, że będziecie zachwyceni. Zapraszam na mój kanał. Życzę teraz wszystkim dobrego wekowania. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!